Dzisiaj robimy jedzenie skomplikowane, drogie, kurwa, leniwi kutasy tego nie zrobią, biedne chuje tego nie zrobią, ty tego nie zrobisz, ale to nie ma znaczenia, bo to sami trzeba nauczyć się trochę tych dziwnych rzeczy skomplikowanych, żeby kurwa człowiekiem się zrobić. Merhaba, inna ismi food emperor. Ale on sa na tahadat, Jana la haki kati. Elemra alazem et kunem hadje bewa elemra alazem tet pe elzalem. Wal falafel wojeda. Wal falafel wojeda. Skomplikowany halalski hipsterski falafel. Zaczynamy z marynowaną cebulą czerwoną. I to oczywiście nie wpierdalają do falafla w arabskich krajach, ale to jest hipsterski falafel, to tutaj wpierdolamy różne rzeczy, które Arabi wkurwią się i powią, to kurwa nie jest arabskie jedzenie. To ty i tak możesz to jeść, bo przecież jedzenie to jedzenie. Tu mam czerwoną cebulę na cienkie plasterki i do słoika. Tu ocet z wina, możesz używać jaki kurwa ocet chcesz, to przecież twoja cebula, rób kurwa co chcesz, jesteś cebulakiem, to kurwa wiesz co dobry do cebuli. I tutaj coś dziwnego, tutaj robię herbatę. Ja robię mocną herbatę Earl Greya, bo w tym jest bergamot. I bergamot to jest podobny do cytryny, ale ma taki inny trochę smak, ta cytryna bergamotowa. To ja zrobię to, bo dobrze będzie smakowała, ale bardziej jaką chcesz robić czarną herbatę, ciemny cukier muskowado, trochę normalnego cukru, soli, wymieszaj to i zamknij słoik. I niech to, najlepiej jeżeli na noc to postoi, ale jeżeli bardzo, bardzo musisz od razu to kurwa wpierdalać do gęby, to czekaj najmniej godzinę albo dwie godziny i możesz to zacząć wpierdalać. Ale uspokój się trochę, bo przecież kurwa mać, co z tobą jest? Falafle. Tu mam ciecierzycę. I ciecierzyca po arabsku to nazywa się hummus. A hummus tutaj w Europie, to wołamy ten krem z ciecierzycy tylko. Ciecierzyca to nie mówimy na to hummus. Ale no dobra, jeżeli nie spieszy się strasznie, to lepiej wyjdzie ci, jeżeli suchą ciecierzycę kupisz, do wody na noc, położysz ją do zimnej wody i potem ugotujesz ją sam, bo wtedy nie będzie taka wilgotna jak ta kupiona, która leżała w wodzie długo czasu. I wtedy nie będziesz musiał wpierdalać mąki do tego. Ale jeżeli używasz tą już gotowaną wodzie ciecierzycy, to będziesz musiał troszeczkę mąki wpierdalać do tego falafla, bo jeżeli tego nie zrobisz, to będzie taki mokry, wilgotny, że rozpierdoli się w oleju. No dobra. Tutaj mamy ciecierzycę, pietruszkę, świeży czosnek, cebulę, oliwa i wymiksuj to, żebyś miał taki tutaj podobny do pesto. I zostaw trochę z tego, bo będziemy używali później. A to resztę tutaj wpierdol tą ciecierzycę i wymiksuj to, troszeczkę soli, pieprzu i tutaj mam troszeczkę proszku do pieczenia. I pytasz się, kto kurwa wpierdala proszek do pieczenia do falafla? No słuchaj, to tylko troszeczkę wpierdalam, bo wtedy troszeczkę będą takie puchowane trochę. Wypuchną trochę, kiedy do oleju włożysz i będą mieli konsystencję taką jeszcze lepszą. Nie bój się, zrób to, nie bądź chujem, nie pytaj dlaczego, tylko rób to. Obiecam ci, że z kim ja kurwa mówię, przecież ty tego nigdy nie zrobisz. Co z tą? Ty tylko oglądasz, bo lubisz, kiedy dziwnie rozmawiam. Idź w pizdu. I do moszderza trochę kminka. No dobrze, to wszystko dobrze wymiesz i nie zapomnij łyżeczkę albo no łyżkę białej mąki do tego, jeżeli samemu nie gotowałeś tą ciecierzycę, żeby to trochę mniej wilgotne było. Dobra, zostaw to na razie, zrobimy
Zrobimy, kiedy zaczynamy jeść. Możesz do lodówki na razie. Sos słodki z pietruszki. Weź resztę tej pietruszki i czosnku, którego zmiksowaliśmy przedtem. I jeżeli pyta się, gdzie to jest? Przecież ja wszystko to wpierdoliłem do falafla. No to znaczy, że nie słuchałeś mnie i dlatego, kurwa, tu teraz stoisz i gówno masz. To nie moja wina. A resztę was, którzy słuchaliście się, weźcie to do garka małego, miodzik, sól i tutaj mamy pimentę spelet. To jest francuski taki chili, który nie jest bardzo pikantny, ale możesz normalny chili używać. I pomarańcza, strzoni skórę i ze środka tego pomarańcza na kawałeczki wpierdol do tego sosu. I jeżeli bardzo chcesz pikantne, to możesz jeszcze wpierdolić trochę chili do tego, ale uważaj, żebyś gębę nie rozpierdolił. Kurwa, jak ja lubię polski język, można napierdolić, dopierdolić, przypierdolić, wypierdolić, napierdolić, odpierdolić i to wszystko, kurwa, takie fajne ta gramatyka jest, że kurwa musicie więcej tego mówić. Zajebisty język, kurwa. Trochę oliwy tutaj, cytryny, cukru, żeby to było słodko-kwaśne. I słodko-kwaśne jedzenie to nie jest bardzo arabskie, ale przecież falafel robimy tutaj, mówiłem ci, po hipstersku, trochę inaczej robimy. Jeżeli chcesz taki prawdziwy falafel, to idź, kurwa, do Warszawy tam i kup sobie falafel u Arabów. Oni, kurwa, robią dobrze po arabsku taki prawdziwy falafel. W domu, dlaczego, kurwa, w domu chcesz robić to samo? Tutaj inaczej robimy, uspokój się. Nie bądź taki zły, kurwa, drzeszcze cały czas. Wóź to czegoś i do lodówki. Kiedy on zimny się zrobi, to też będzie jeszcze bardziej gęsty i dobry. Tahini, inshallah. Teraz robimy sos z tahini. I tahini to dużo używają w arabskich krajów. I tahini można samemu robić, ale to bardzo długo czasu. Musisz do morzeża sesamki włożyć, musisz je popsuć, musisz je do solonej wody wpierdolić, potem musisz do zimnej, niesolonej wody wpierdolić i te skórki strzągną się i później i tak dalej, to kurwa nie ma czasu, nie mamy czasu na to, kup tylko puszkę tahini i dobra jest. Tahini, cytrynę, widzisz tutaj, poruszaj tak i łatwiej wyciągniesz sok z cytryny. Czosnek, troszeczkę soli, oliwka i wymieszaj to, spróbuj. Jeżeli bardzo, bardzo jest gęsty, to troszeczkę wody możesz tam zimniej włożyć do flaszki i do lodówki. Będziemy tego sosika potem używali. Chlebek. I pomyśl teraz, czego zapomnieliśmy? Będziesz napierdalał to do gęby? Nie, do chleba oczywiście. Dlaczego musimy zrobić chleb, taką pitę? I oczywiście byśmy mogli w piecu dużym robić te pitę, ale ja zrobię inaczej, trochę łatwiej, szybciej i też bardzo dobre. Więcej tłuszczu w moich pitach jest, ale też i tak nie ma znaczenia, bo to dobre jest, jest warto. Drożdże, woda, wymieszaj, poczekaj 5 minut, żeby te drożdże zaczęli pierdzić i żyć, i imprezę tam mieć i dobrze. Białą mąkę i możesz tylko z białej robić, ale ja też żytną mąkę tam wpierdalam, bo żytna mąka daje bardzo dobry smak. Nie ma dużo gluteny w tej żytnej mąki, dlatego tylko na żytnej mąki to nie bardzo tam wyjdzie ci, ale to mi i fantastycznie. Sól i wymieszaj to. Jeżeli masz maszynę do wymieszania, to używaj ją, a jeżeli nie, to gnotnij ręcznie. I to ma być takie wilgotne ciasto, żeby nie lepiło się, ale żeby było bardzo miękkie, żebyś nie robił za suche. Jeżeli bardzo suche się robi, to dodaj troszeczkę wody. Ale uważaj, bo na koniec będziesz miał takie do niczego ciasto i kurwa będziesz musiał dodawać mąkę. Nie stać ci na tyle mąki. I jeżeli dzisiaj te ciasto robisz, jeżeli jedzenie dzisiaj robisz,
to zostaw w pokoju tam gdzieś godziny i urośnie. Jeżeli jutro chcesz to wszystko robić, to możesz ciasto do lodówki włożyć na tam 12, 13, nawet 15 godzin i to pomału, pomału w zimnym będzie rosło. Lepiej będzie smakowało, jeżeli pomału to rośnie, ale ludzie nie mają czasu, ja nie mam czasu, nikt nie ma czasu. Rób jak chcesz. Teraz nareszcie jest czas serwowania tego falafla hipsterskiego, fantastycznego. O kurwa mać, ja tutaj twardy jestem, bo czekam, o taki zadowolony, że kurwa nie wiem co. Do garka wlej olej i ugrzej go na 170 stopni mniej więcej. Używaj termometr, a jeżeli nie masz termometra, to oglądaj na ten olej, kiedy takie fale w środku widzisz, że tak rusza się ten olej, to znaczy, że gorący jest starczający. Ale najlepiej to używaj termometr. I nie wpierdalaj palca, bo spalisz palec i kurwa potem co? Chyba nie jesteś debilem, nie muszę ci mówić, żebyś tego nie robił. I widzisz, rób takie piłeczki do oleju, ale tak jak ci mówiłem przedtem, jeżeli za mokre to ciasto tutaj jest, to kurwa rozpierdolisz wszystko i będzie tylko gówno z tego. Widzisz tutaj, przecież rozpuczą się w oleju i gówno masz. Dlatego nie zapomnij troszeczkę mąki wpierdol do tego ciasta najpierw, zanim to robisz, jeżeli bardzo jest mokre. I wtedy po gdzieś tam 2 minut będziesz miał takie fantastyczne piłeczki, dobre, chrupiące w środku. Takie puchowane i dobre, jaki to smak kurwa dobry, ojejku. I jeżeli nie masz z czym wpierdalać, to możesz łyżeczkę tak zrobić i będziesz miał, zobacz, o, tutaj. I zmarnowałeś łyżki, ale to nie ma znaczenia, bo potrzebujesz to, bo musisz robić te falafle. Teraz weź te ciasto na chleb, troszeczkę mąki na stół tak i zrób takie piłeczki, płasko tak zrób. Widzisz, to łatwo jest, to fantastyczne ciasto tutaj i na ciepłą patelnię. Ja nie wkładam do pieca i tutaj tak urośnie, takie będzie dobra, taka, takie pita. Na jedną stronę, na drugą stronę. I zobacz tutaj, masz chlebek taki dobry i fantastyczny, kurwa nie wiem co, i kurwa go będziesz jadł, ale najpierw musisz wpierdolić trochę rzeczy do tego. Ukroj troszeczkę sałatki, taką piłeczkę, ten sosik z tahini, ta marinowana cebula, ten zielony krem z pietruszki, taki słodki, dobry! Troszeczkę menty, albo pietruszki, albo kurwa co chcesz, żeby to ładnie wyglądało! To jest kurwa takie dobre, że pyczka grochowa z Krakowa usiądzie ci na głowie, kiedy to zrobisz! Ojejku, jakie to dobre! Jeżeli chcesz oglądać na żywo, to co tydzień na żywo gotuję. Jeżeli nie chcesz tego oglądać, to tutaj robię filmiki. Jeżeli chcesz na Patreonite mi dać trochę pieniędzy, to dziękuję bardzo. Jeżeli nie, to może chcesz kupić jakąś koszulkę albo jakieś fajne rzeczy. Jeżeli tego też nie chcesz, to kurwa wyłącz adblock, żebyś trochę reklamy oglądał, żebym chociaż groszy dostał. A jeżeli tego też nie chcesz zrobić, to kurwa mać, co ci zrobię? Nic nie zrobię ci, dalej oglądaj i będzie mi przykro tylko.